Dzień, z tej strony Atakama, na waszych ekranach kolejny vlog ze stajni. I dziś jesteśmy, słuchajcie, znowu z Saliwankiem, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale Saliwanek ma problem z nóżką i kuleje. Dziś jest i tak dużo lepiej, bo ma opatrunek na nóżce i stoi tutaj w boksie wspólnym na razie, bo tam czyszczą. Widzę, że jeszcze utyka, ale misiaki, to co ja widziałam na filmie, ja wam stawię ten film. To jak on kulał strasznie, a to jak... jest teraz. To jest naprawdę niebo a ziemia. Chodź, Sali. No, jeszcze troszkę kuleje, ale już jest lepiej. Już na pewno jest lepiej niż było. Także no, mam nadzieję, że mu będzie lepiej, bo strasznie się bałam. Bo to się wydarzyło zaraz dzień po tym, jak wstawiłam, w sensie jak wsiadłam na niego. No wiadomo, ten vlog tam już trochę miał, nie miałam głowy, żeby go zmontować. Ale no... no wiem, że jesteś zdenerwowany, bo jesteś tu sam. Wiem. No więc on tutaj siedzi sam. Dzieciaczek i się boi, i się martwi, bo jest sam. Będzie trzeba mu jakiegoś kolegę tutaj dokoptować. Nóżka wygląda tak. Dostała dzielnego pacjenta. Także... no słuchajcie. No jeszcze utyka. Zresztą widać, że jeszcze utyka. No mam nadzieję, że będzie mu już lepiej. No naprawdę i tak jest lepiej niż było. Ja go później wezmę tam na czyszczenie, tak? Misiaki, jest następny dzień. Ja tak sobie montuję tego vloga. Patrzę, jak chodził wcześniej. Na tym wcześniejszym vlogu, który zmontowałam. Ale nie widzę tam żadnych oznak kulenia. No i dlaczego to montuję? Ponieważ wy widzieliście teraz to pomieszczenie takie całe. Ten boks wspólny tak zwany. I żeby nie było, on tam stał tylko na chwilę, dlatego że panowie czyścili jego boks, więc żeby nie było, że ktoś się rzuci zaraz, że po prostu stoi na betonie, bo wiem, że i takie komentarze będą. On tam po prostu stoi na moment, kiedy ma czyszczony boksik. Pójdziemy troszkę na czyszczonko, zobaczymy co tam jak tam, misiu, tak? Zobaczymy co tam jak tam. No dramat po prostu z tym koniem. Dramat po prostu z tobą. Tak? No widzicie, on jest taki poddenerwowany bardzo, bo no tutaj jest całkowicie sam. Jejku, jakość tutaj nagrywania jest dramatyczna. Strasznie ziarnuje, nie wiem. Więc dobra, niech on sobie je. Ja idę do łazienki ogarnąć się. Muszę jeszcze iść po kurtkę. No nie może tam wyjść, bo tego buta zgubi. A jak już jest lepiej dzisiaj, no to ważne, że jest lepiej. Tak, oglądał go kowal, patrzył, no i najprawdopodobniej to jest robka w kopycie. Dlatego czekamy, jeszcze zobaczymy. Jest poprawa od wczoraj, odkąd ma buta jest poprawa, więc zobaczymy jeszcze. Saliwan siedzi sam, a ja idę teraz na padok. Jak dam radę w ogóle, bo tutaj jeździ kopara, bo tutaj coś wyrównują, coś tam robią. O, i tam Saliwan właśnie siedzi za tymi drzwiami, więc będzie na pewno nas słyszał, że tu jesteśmy. A tu wita nas Lejdusia i Danonek, który sobie leży, i Santinio. To Danon? Nie, to nie Danon, to chyba Wronek. Tak, bo kolory mi się nie zgadzają. To jest Wroniu. Danio jest tam. Ja mam, słuchajcie, marchewki, to jest wielka lady. Lady jest przepiękna. Przepiękna i przeogromna. Także Lejdusia, cześć. Cześć, Danio. Jejku, no naprawdę, Wronka z Danonkiem pomyliłam. Cześć, dziewczyno. Hejka. Dzień dobry, proszę bardzo, marcheweczka na przywitanie. Tak? Marcheweczka na przywitanie. Dzień dobry, kruszynko. Dzień dobry, kruszynko, ale też jesteś brudna, wypadałoby cię wyczyścić, tak? To już dla Danonka, to już dla Danonka. Po jednej marcheweczce później wam dam. To jest jeszcze inny koń, to jest Lukrecja. To jest Lukrecja, ej, pomyliłam trzy konie dosłownie. Myślałam, że to Dante, później, że Wronek, bo mi kolor nie pasował, a teraz dosłownie myślałam, że... Co ty wydziwiasz? Co ty wydziwiasz? Co to za śmieszne miny, co? Co to za śmieszne miny są? Santa. Masakra. Dobra, kroczę do Dantego.
Santa zostawiła mnie w końcu, bo nie chciała się odczepić. Cześć, księciuniu! Cześć! Proszę bardzo! Pomyliłam cię z innym koniem, wiesz? No, ugryź sobie. On, ty tak delikatnie bierzesz te marchewki. Tak? Też jesteś brudaskiem? Też jesteś brudaskiem? Takim brudaskiem jesteś, tak? O matko. O matko. No. Ale złość. Tania, złość piękności szkodzi. Złość piękności szkodzi. Pokaż smajla. Pokaż smajla. Pokaż. Jeszcze jesz. No, dawaj. Tak, brawo. Proszę. Tak. Pięknie. Słuchajcie, jest problem. Dante stwierdził, że będzie chodził za mną krok, krok. Tam Santa, ale ona się poddała. Też za mną chodziła. Ale Dante to po prostu jest mistrzu. On idzie ze mną i koniec. Krok w krok. Patrzcie. Zrobimy kółeczko i zrobimy kółeczko, tak? Tragedia z tobą jest. Tragedia z tobą jest. Przestań mi buty podgryzać. No, mówię ci. Dante, ty tu jesteś jednak. Przestań. To są buty. Tego się nie gryzie. Tak? Rozumiemy się? Rozumiemy się? Uciekaj z tym jęzorem. No, no, no. Tak, ja widzę. Ja widzę, co ty robisz. Ja widzę, co ty kombinujesz. Proszę przestać. I on nie gryzie, nie? Tylko bawi się tak, chrapkami. Jakby pozwalam mu na to, bo nie robi mi krzywdy, więc nie ma problemu. Gryzie mi tylko buty. Więc to jest śmieszne, że gryzie mi buty. Po prostu sobie łapie sznurówki i gryzie je. No i patrzcie, i Dante idzie z nami po prostu. On przejdzie pod tym, jak ja to tak zostawię, jestem pewna. A może i nie. Nie wymyślaj. Nie wymyślaj. Ja muszę iść. Czyli co, ja chyba to zamknę. Bo ja wiem, że on jest po prostu zdolny do tego. Idź, dzieciaczku, stąd. Później po ciebie przyjdę. Ja muszę teraz do saliwanka iść, niestety. Później wam przyniosę marcheweczki. Tak, przyniosę marcheweczki. Brawo, ładnie robisz smajla. Brawo. Brawo. No, także... no, no, no. Więc jakby ten... Pop, pop. Pop, pop. Pop, pop. Idź, uciekaj. Idź, uciekaj. Idź, uciekaj stąd. No, więc ja idę ogarniać rzeczy. Idę dać zakupy Johnny. I muszę iść do tego Saliwana, bo jest brudny strasznie. Dante, idź stąd. Proszę nie, bo ja nie mam sumienia cię zostawiać. Dramatyczne to jest. To jest dramatyczna chwila po prostu, no. Uciekaj. Masakra, najgorzej ich zawsze tak zostawić. Przyniosę wam marchewki. Właściwie kukałam, czy dalej tam stoi i stał. Dopiero teraz idzie gdzieś po jakichś, no pół minuty na pewno tam stał i czekał, czy wrócę. I idzie obrażony. Obrażony Dante, że został sam. Biedny. Tu mamy Saliwana. Wzięłam go pokazać mu konie, bo chciałam go trochę przeczyścić. Ale słuchajcie, jeśli chodzi o czyszczenie, to dramat, bo on jest bardzo niespokojny. Nie chcę mu, wiecie, dokładać. Widzisz kolegów? Lepiej ci? Tak? No. Także tyle, o ile przeczyściłam. Nie wszystko zdążyłam, ale no i tak jest lepiej. Już? Lepiej ci? Z głową, tak? Zaraz wam pokażę, jak to wygląda, jak on chodzi. No, możesz sobie tu trochę postać na tej trawce. Tam chyba jest trochę większa, ale nie wiem, czy ty się tam zmieścisz. Później nie będzie mieli jak wrócić. Sali, tutaj jest kawałek trawki. Dasz radę? No chodź. O, jeszcze kuleje, bida moja. Tu masz trawkę. No, nie chcesz? Taka mała mini trawka, ale no innej nie ma. Co? No tak, biduczku, tak.
tam czyścili jego boks, więc i tak musiałabym go wyjąć stamtąd. No ale przyszło mu pokazać, że nie jest sam, tak? Nie wiem. Dobra, słuchajcie, Sullivan stoi tutaj. Ponoć było lepiej. Ponoć było lepiej. Jest w boksie, gdzie sobie po prostu je kolacyjkę. Jest, no, jest jak jest ze światłem, dlatego wam tak szybko nagrywam tylko update. Ja później jeszcze spróbuję go wziąć po stajni, przejść się, zobaczyć. Także to wam też nagram. No tak, Sullivan, tak. Zobaczymy co i jak. No jestem ciekawa. No ale chyba spoko, bo sąsiad, no, opiera ciężar ciała na tej nodze też. Więc powinno być dobrze. Nie, no jest duża różnica. Mhm. No idź, idź. Sali, musisz wejść do środka. Ogólnie wam dogrywam, żeby nie było, że Sali wam stoi w zamachu. Dla wszystkich moich kochanych hejterków, on tutaj tylko przyszedł na kolację. On nie śpi w tym boksie. Także buziaczki. Dobra, więc teraz jesteśmy w boksie Sullivana. Czekajcie. Tak? Widzicie, jest no dużo większy. Żeby nie było, tak? Czekaj, chodź tutaj do światła. Jak twoja nóżka? No, dzisiaj będzie taki vlog raczej boksowy. Po prostu taka aktualizacja, co tam z nim. Zostaw. Chodź tutaj, masz do żłobu. No, proszę. Więc, no... Mam nadzieję, że ta nóżka po prostu będzie go coraz mniej bolała, bo dramat.